Taka refleksja mnie naszła przed nagraniem tego filmu. Podzielę się tą refleksją z wami. Tak sobie pomyślałem, że właśnie jest takie popularne ostatnio właśnie na audycjach i ogólnie w tych wszystkich programach około rozwojowych związanych z duchowością, z ezoteryką, takie pojęcie jak wolna wola. I mi się wydaje, tak według mojego uznania, odczucia, co dzisiaj mnie naszła ta myśl, że wolna wola to dotyczy bardziej tej sfery duchowej, czyli świadomości tak naprawdę. Bo jak się mówi, w głębi ducha możemy zawsze powiedzieć nie. Ale tu, w świecie fizyczności, w twardej gęstości, panują takie zasady, do których musimy się dostosować. Czy chcemy, czy nie, musimy właśnie, bo o, tu jest słowo kluczowe w przestrzeni tej takiej fizyczno-czasowej, jest określenie mus, tu się coś musi i musimy się właśnie dostosowywać do praw Matrixa. Możemy się nie zgadzać w głębi duszy, wyrażać swoją opinię. Nie mówię, że osądzać, ale możemy oceniać coś, co jest dla nas korzystne lub nie i niby możemy wybierać. Zawsze możemy powiedzieć nie. Ale z reguły jest tak, że musimy. To jest właśnie główne hasło reklamowe tej rzeczywistości. Tu się musi człowiek, ciało fizyczne wraz z duchem dostosowywać do warunków. Bo my prawdopodobnie tego nie pamiętamy, ale wchodząc tu, inkarnując się w ciało, już sama zgoda na wchodzenie w tą rzeczywistość jest jakby podpisaniem kontraktu i zgodzenie się na dostosowanie do przestrzegania reguł rządzących tą rzeczywistością. I taką regułą, taką zasadą jest wykasowanie nam pamięci. Zgadzamy się na to, że nie będziemy pamiętać tego, kim jesteśmy, po co i dlaczego. I chodzimy tutaj po omacku. I bez względu na pogodę, śnieg, deszcz, musimy coś wykonywać. Nawet jak sobie nie chcemy tego robić. A także, co najważniejsze, to jest ciało fizyczne. Ono nas ogranicza, czyli te zmysły są. Zgodziliśmy się na to, żeby były okrojone, tak naprawdę. My czujemy tylko tutaj jakby okrojonym zakresie. Widzimy też światło, tak zwane widzialne fotony białe w pewnym zakresie, bardzo mały procent tego wszystkiego. Węch też mamy ukrócony. Dostosowujemy się do praw fizycznych, planuje tutaj grawitacja. Nie możemy sobie latać jak chcemy, kiedy i gdzie. Tak jak to
miało miejsce przed inkarnacją, czyli w świecie duchowym, gdzie swobodnie mogliśmy się poruszać i przemieszczać w ułamku sekundy. Tutaj też nie możemy się komunikować za pomocą odczuć myśli, a za pomocą słów, które też nas ograniczają, czyli dostosowujemy się do jakichś ram. Ze względu na to, żeby się komunikować, musimy się nauczyć języka i przestrzegać wielu, wielu innych reguł, tysiąca reguł. Też jesteśmy zdatni na prawa rządzące się w naszym ciele. My nie mamy wpływu na to, czy serce nam bije, czy nie. Nie możemy w każdej chwili wyjść z ciała i wrócić, tak jak na zawołanie. Chociaż niektórzy się uczą i potrafią to robić. Ale ogólnie to nie mamy o tym pojęcia, nie wiemy, że tak można. I musimy się dostosować do tych praw, do praw fizjologicznych na przykład. Długo nie wytrzymamy bez picia, jedzenia choćby, czy chodzenia do toalety. Musimy dostosowywać się do praw unerwienia naszego ciała. Do tego, że to ciało jest taką bioelektromagnetyczną powłoką, do których które panują pewne prawa i musimy się do nich dostosować, bo jak dotkniemy czegoś zimnego, to może nam zamrozić palec, albo włożyć go do ognia, to się poparzymy. Więc odczuwanie tutaj jest też jakby ograniczone. Czujemy twardość ściany, kamienia, podłogi i możemy się stuknąć w głowę i nas zaboli. Więc tu można by było wymieniać nieskończoność tak naprawdę różnych ograniczeń. Ograniczenia, które są jednocześnie właśnie prawami, do których musimy się dostosowywać. W głębi duszy możemy sobie chcieć, ale i nie zgadzać się, ale ogólnie ten świat jest tak skonstruowany, aby nie mieć za dużo swobody i wolności. Więc zastanówcie się nad tą wolną wolą, jak to w rzeczywistości jest. A tymczasem, jak przystało na poczytanki, trzeba było, wypada coś przeczytać. Jesteśmy na stronie 185. Dzisiaj rozdział zatytułowany jest Wszystko zawiera się we wszystkim. No właśnie, to też jest jakby nawiązaniem, ta wolna wola do tego, że to wszystko jest płynne, wszystko zawiera się we wszystkim, ale jednocześnie no wszystko jest duchowością, bo wszystko jest jakby tworzone z woli, świadomości, ducha, ale w pewnym sensie jest to ograniczone tutaj. Nie możemy tak sobie tworzyć materii na zawołanie i nam się nie wykreuje jabłko choćby. Jak powiemy, chce jabłko, to ono się nie ukaże w formie fizycznej, takiej namacalnej. A wiemy, że w światach duchowych tak naprawdę wszystko jest w momencie chcenia. Tam się tylko chce i kreuje nieskończoność. A tutaj niekoniecznie. To wszystko jest ograniczone czasem. Trwa bardzo długo. Jeżeli coś chcemy stworzyć, najpierw jest myśl, później słowa, jakieś projekty i przechodzi się w czyny, czyli fizyczność. Okej,
Słowa, słowa, o właśnie. Tak bardzo istotne jest ich właściwe wypowiadanie. Świadome wypowiadanie słów wprowadza przestrzeń w ruch falowy. Tworzymy wówczas energię. No bo wiemy, że słowa nacechowane są jakąś wibracją poprzedzoną myślą. I to my nadajemy moc słowu poprzez myśl pierwotnie. Pozytywnie wibrujące fale wnoszą spokój i harmonię ducha, a kiedy wypowiadamy słowa bez zastanowienia, nieświadomie, rzucając epitetami, tworzymy ruch z mocą przeciwną do harmonii, miłości i Boga. Dlatego tak ważne jest to, co myślimy i mówimy. Jest to ruch, za którego przyczyną doznajemy olśnienia, stanów przebudzenia, co objawia się w nas duchem i napełnia jego mocą. Wtedy budzą się w nas duchowe zmysły, dzięki którym potrafimy czuć i przenikać. No tak, właśnie czucie jest domeną ducha. I wartościowanie właśnie tego, co czym jest. Wtedy budzą się w nas duchowe zmysły, dzięki którym potrafimy czuć i przenikać materię. To jest piękne, ale wiele wątków można poruszyć. Przepraszam. To jest piękne, jak wiele wątków można poruszać i płynnie przechodzić z tematu na temat, od słowa do słowa. To świadczy o całości, jedności. Wszystko zawiera się we wszystkim, czyli w tym, co pytałaś mnie, Nino, na początku tego wątku. Można tak płynąć bez kresu, bo całość jest nieskończoną pełnią, zanurzoną w pogodzie ducha. No tak, tutaj nawiązuję do pełni, bo wcześniejszy odcinek właśnie był na temat pełni. Także odsyłam Was do tego ciekawego zagadnienia. Czym jest pełnia? Czyli innymi mówiliśmy przede wszystkim o tym, co kryje się za słowem Bóg. I tu refleksja. A propos pogody, pewnego dnia przyniosłaś ze szkoły pracę domową, z której trzeba było odpowiedzieć na pytanie. W której trzeba było odpowiedzieć na pytanie, czy pogoda, prognoza pogody jest ważna? Pięknie to skwitowałaś słowami. Dla mnie prognoza pogody jest nieważna, bo ja lubię każdą pogodę. Nieraz warto posłuchać dzieci. Polecam. Dzisiaj za oknem pada deszcz. W takich momentach zwykło się mówić, pogoda nas nie rozpieszcza. A mnie tak. Pogoda wyznacza mój rytm pracy, bo wykonuję ją na powietrzu. Można powiedzieć, że jestem pod pantoflem natury. To właśnie o czym mówiłem. To właśnie wolna wola. Ta natura. Oczywiście natura dla naszego ciała, fizyczności. Bo naturą ducha jest inna przestrzeń świadomości duchowej miłości, skąd pochodzimy. Ale tutaj postanowiliśmy wejść właśnie w tą materialną sferę i właśnie jestem pod pantoflem natury. To jest właśnie ta wolna wola. My nie mamy wpływu na wiatr, na deszcz, na śnieg, na pogodę, na temperaturę. Deszcz, niska lub zbyt wysoka temperatura uniemożliwiają mi wykonywanie mego zajęcia. O, proszę bardzo, widzicie? Kiedyś przeklinałem tę nieprzyjazną, niesprzyjające warunki atmosferyczne. No właśnie, kiedyś się wkurzałem na to. O, kurczę, mówiłem. Jaka brzydka pogoda, ohydna, nie mogę robić tego, tamtego. Ale zmiana nastawienia właśnie, spojrzenie
z innej perspektywy na tak zwane problemy i znalezienie w tych negatywach pozytywów. Więc deszcz, niska lub zbyt wysoka temperatura uniemożliwiają mi wykonywanie mego zajęcia. Kiedyś przeklinałem te niesprzyjające warunki atmosferyczne. Dzisiaj jestem z tego powodu rad, gdyż zaufałem aurze pogodowej. To natura dba o mnie i wie, co jest odpowiednie dla mnie. Proszę bardzo, deszczyk kropi, a ja mam chwilę do zadumy. O, widzicie? To jest ten plus. I czas na refleksję. Podczas tego spokoju, tej pogody ducha, mam możliwość wyjścia z amnezji. Dawno temu, nie pamiętam już kiedy, pogrążony w mej pysze i samowoli, zapomniałem, kim naprawdę jestem, bo najważniejszy jest wewnętrzny spokój. No tak, właśnie to o to chodzi, w samowoli, bo byliśmy w duchu i korzystając z tej wolnej woli stworzyliśmy samowolę i stworzyliśmy właśnie ten cały kosmos. I prawa, którym musimy się podporządkować tak naprawdę. Czyli wolna wola tak naprawdę dotyczy tylko ducha, z naszej świadomości. My możemy sobie mówić, że coś nie chcemy, ale i tak w fizyczności się tutaj musi. I tym sposobem chciałem się pożegnać, a jednocześnie przywitać właśnie wszystkich fanów wolnej woli, a przede wszystkim uniwersalnej wiedzy, bo na poczytankach właśnie szerzymy uniwersalną wiedzę, uniwersalną miłość, czyli wiedzę Ojca Pio. Zachęcam Was do czytania wiedzy Ojca Pio, właśnie spisanej przez Wiesława Matucha. Pozdrawiam Cię, Wiesiu. Pozdrawiam fanów właśnie wszystkich, którzy dzielą się wiedzą, prawdziwą wiedzą. Do usłyszenia. A, proszę o subskrypcję kanału. Thank you.